Minister Edukacji Dariusz Piątkowski z nami. Dzień dobry, od niedawna zresztą pan minister edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No już się pan oswoił ze swoją funkcją? Tak, tak. Po kilku dniach już jest dużo łatwiej niż pierwszego dnia. A wybiera się pan na posiedzenie wtorkowe, w najbliższy wtorek, na posiedzenie ZNP? Został pan zaproszony? Tak, my również zapraszamy między innymi ZNP, ale także inne związki zawodowe do udziału w okrągłym stole, bo kolejna edycja odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Ale pytam, czy pan pójdzie na to posiedzenie ZNP? Ale ja nie jestem członkiem ZNP, ani członkiem ale zarządu pana. ZNP. No jest pan... Ja to rozumiem, ale to proszę zrozumieć, że nie zawsze spotkanie musi odbywać się w formule, którą zaproponuje pan Broniarz. A uważa pan, że to proponujemy... dyktat, czy nie rozumiem? Nie, ja z tego co kojarzę, chyba żaden z ministrów edukacji na razie nie był na posiedzeniu zarządu głównego ZNP, więc... To nie, może ma pan szansę, żeby przełamać ten zwyczaj. No ale dlaczego pani mi narzuca, z kim mam się spotykać i w jakich okolicznościach? To było pokazanie ale... takiej dobrej woli. Jeżeli pani mi pozwoli, to ja... powiem, w jaki sposób ewentualnie chciałbym się spotkać ze związkami zawodowymi. Jeszcze raz zapraszam ich na posiedzenie okrągłego stołu. Jeżeli nie będą chcieli skorzystać z takiej okazji, to będę proponował spotkania ze wszystkimi związkami zawodowymi zaraz po zakończeniu roku szkolnego, kiedy troszkę emocje już opadną, mam nadzieję, i kiedy będzie nieco więcej czasu. I spokojnie, i gdzie te spotkania będziemy... będą? W MEN-ie, jeszcze... czy jednak może w Radzie no, Dialogu Społecznego? Może być. To dobra propozycja, jeżeli pani uważa, że tam było dobre miejsce neutralne do spotkania. I chyba z tego, co pamiętam, tam się odbywały spotkania ze związkami zawodowymi. Myślę, że to będzie dobre, neutralne miejsce do spotkań ze związkowcami. Ale nie tylko związkowcami. Myślę, że warto spotykać się i z rodzicami, i ze wszystkimi środowiskami, no to które są zainteresowane. Stole, jak rozumiem. A czy, również ale, tak. Ale słyszał pan, że jest możliwość, że nauczyciele wrócą do strajku jesienią? To zawsze jest taka możliwość. W Polsce obowiązuje prawo do strajku i także nauczyciele mogą z niego korzystać. A jak pan chce temu zapobiec, żeby do tego nie doszło? My już to robimy. Wczoraj Sejm przyjął ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela, która realizuje porozumienie rządu z Solidarnością, między innymi przewidującą podwyżkę kolejną o 10%. No prawie 9,6, tak. Dokładnie, to dlatego powiedziałem prawie. Dodatkowo 300 zł minimum za dodatku za wychowawstwo, który dotąd był nieokreślony, a w wielu gminach, w 97% gmin, z tego co pamiętam, ta stawka była dużo niższa, w niektórych gminach wynosiła zaledwie kilkadziesiąt złotych. A skąd te pieniądze? Bo mówił pan, że będą potrzebne przesunięcia w budżecie, jeśli chodzi o te podwyżki. W momencie, kiedy ale skąd? Przesunięcie w budżecie. To minister finansów pokaże dokładnie źródła finansowania. Jestem po rozmowach z panem premierem, z panem ministrem finansów i wiem, że takie przesunięcia będą. Czyli te pieniądze są zabezpieczone? Tak. Na pewno? W 100%? Będą przesunięcia w budżecie. Zobaczymy w jakiej wysokości w momencie, kiedy ostatecznie się one dokonają. No ale zgodnie z tym przyjętym projektem, tam jest zapisane, że to średnie wynagrodzenie ma się zwiększyć właśnie o tę kwotę, którą padało. 9,6%. Tak, od 1 września tego roku do 31 grudnia. To znaczy co po grudniu? Podwyżki mogą być cofnięte? Nie, potem w ustawie okołobudżetowej, czy przy projekcie budżetu na przyszły rok, będą to tak zwane wydatki przychodzące na kolejny rok i na kolejne lata. Czyli nie będą cofnięte, bo to związkowcy na to zwracali uwagę, byli zainteresowani. Myślę, że nie będą. Ja wiem, że związkowcy czasami zgłaszają pretensje i dobrze, że dopytują, mają do tego prawo i dzięki temu też możemy się więcej dowiedzieć. Natomiast pragnę uspokoić wszystkich nauczycieli, że te podwyżki są trwałe, nie są tylko na 3 miesiące, tylko już na stałe wprowadzone do wynagrodzenia nauczycieli. Tutaj wczoraj w tym studiu był Sławomir Broniarz, szef ZNP i mówił tak, jeśli mamy bazować na budżecie samorządu terytorialnego, a propos tych podwyżek, o których pan wspominał, to jest to nieporozumienie. Będą samorządy, które poradzą sobie bez problemu, ale większość będzie miała z tym kłopoty. Ale przecież mówię pani, że będą przesunięcia w budżecie, które zapewnią zdecydowaną większość środków na te podwyżki. A jeśli chodzi o ten początek, to chyba nie był najlepszy, bo skoro według pana strajk nauczycieli był cyrkiem. A dobrze pani do tego nawiązała. To dobra okazja, żeby to wyjaśnić. Byłem w jednej z konkurencyjnych stacji radiowych, gdzie dziennikarz kilkakrotnie użył tego słowa. Ja zrozumiałem to określenie nie do całości strajku, tylko do tych incydentów i takich niepoważnych, satyrycznych, nazwijmy to, zachowań niektórych nauczycieli. Szanuję prawo wszystkich do strajku, także i prawo nauczycieli do strajku. Jeżeli poczuli się nauczyciele w ten sposób źle potraktowani, to oczywiście przepraszam za to słowo. Ono zostało użyte machinalnie, ja powtórzyłem po prostu po dziennikarzu. Jeszcze raz powtórzę. Nauczyciele, tak jak inne grupy zawodowe, mają prawo do strajku, zapewnia im to polskie prawo, my to prawo szanujemy. Natomiast część zachowań strajkujących nauczycieli była po prostu niepoważna. Prowadzimy rozmowę i przygotowujemy dalsze możliwe dla budżetu państwa podwyżki dla nauczycieli. Tak mówiła wczoraj z trybuny sejmowej pana zastępczyni Marzena Machałek. Co to znaczy? Jakaś kolejna kiełbasa wyborcza? Czy będą kolejne podwyżki?
podwyżki? Nie, my po prostu mówimy o tym, o czym mówili przedstawiciele rządu w trakcie negocjacji ze związkami zawodowymi jeszcze w kwietniu i w marcu i wcześniej, że uważamy, że nauczyciele to zawód szczególny, wymaga także dobrego wynagrodzenia. Jesteśmy rządem, który systematycznie te podwyżki... No dobrze, ale czy będą kolejne? Ale to już proszę mi pozwolić dokończyć. Systematycznie te podwyżki wciela w życie. Przypomnę, że najpierw pani premier Szydło zaproponowała trzykrotnie po 5%. To już przyspieszyliśmy ostatnio. To już mówiliśmy o tym wielokrotnie. Ale proszę mi dać dokończyć, bo to nie jest w życiu tak, że nagle historia zaczyna się od jakiegoś momentu, a nie ma kontekstu i przeszłości. Dopiero poznanie pełnego kontekstu pozwala w pełni rozmawiać na temat jakiegoś problemu, więc dokończę, że wprowadzamy te podwyżki już od kilkunastu miesięcy. Wcześniej po raz pierwszy, po kilkuletniej przerwie, kiedy nie było podwyżek, doprowadziliśmy do rewaloryzacji wynagrodzeń. W tym roku ta podwyżka... To nic, ale to warto przypomnieć, ponieważ mam wrażenie, że część osób, która o tym rozmawia, próbuje wyrwać wydarzenia z kontekstu. Wprowadziliśmy ostatni etap podwyżki, który był przewidywany na styczeń 2020 roku, znacznie wcześniej. Wprowadzimy we wrześniu, bo to ciągle jeszcze jest przyszłość. Powiększyliśmy tę ostatnią podwyżkę o 4,6. Łącznie więc w 2019 roku proponujemy nauczycielom podwyżkę prawie 15%. To jest najwyższa podwyżka, jaka kiedykolwiek miała miejsce po roku 1989. I warto o tym pamiętać. I to już wszystko mówiliśmy wielokrotnie, i bardzo dobrze i cieszę się, że państwo to powtarzają i mam nadzieję, że dotrze to także nauczycieli, że jest to szczególny wysiłek finansowy, którego żaden rząd w III Rzeczypospolitej jeszcze nie dokonał. Ale są też pewne granice finansowe państwa, których nie da się po prostu przekroczyć ze względu na bezpieczeństwo budżetu. Dlatego też nie mogliśmy wdrożyć takiej skali podwyżek, jak niektórzy związkowcy żądali. Jeszcze na początku tego roku żądanie Solidarności 15% podwyżki wydawało się zupełnie nie do zrealizowania. Ja też byłem przekonany, że nie da się tego zrobić, ale udało się to wynegocjować. Natomiast nie chcemy, świat się nie kończy, nie chcemy kończyć na tym i chcemy rozmawiać o systemie wynagradzania nauczycieli, bo przypomnę, nie tylko sama wysokość wynagrodzenia, ale także liczba dodatków i składników składających się na wynagrodzenie nauczycieli był elementem sporu i po bardzo poważnej dyskusji. Warto rozumiem, że będzie powrót do tej... Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Jednym z elementów, który na pewno warto rozważyć, to jest likwidacja tak zwanego jednorazowej dopłaty, która ma wyrównywać wynagrodzenie nauczycieli do tak zwanej średniej. Jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać. Chcę, żeby edukatorzy seksualni nie wkraczali do łóżeczek naszych dzieci. Tak brzmiał kilka dni temu Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. I zwróci się do pana w tej sprawie, żeby pan zajął stanowisko. Czy pan wprowadzi zakaz prowadzenia... Czy pan wprowadzi zakaz prowadzenia lekcji edukacji seksualnej? Na razie prawo mówi o tym w ten sposób, że każde zajęcia dodatkowe wprowadzone w szkole powinny mieć akceptację rodziców. Powinny mieć one odzwierciedlenie w podstawach programowych przedmiotów nauczanych w szkole. Powinny mieć również odzwierciedlenie w planie wychowawczym szkoły, w programie wychowawczym szkoły. Jeżeli nie jest to zachowane, te zajęcia nie mogą się odbywać w szkole. Powinni tam interweniować kuratorzy, ponieważ będzie to działanie niezgodne z prawem. Jak rozumiem, mówi pani między innymi o inicjatywie władz Warszawy, które z jednej strony mówią o tym, że nie mają pieniędzy na dużą część działań edukacyjnych, że jest za mało szkół, że będą zajęcia na dwie zmiany, tak straszą przynajmniej warszawiaków, nie wydawali pieniędzy na budowanie szkół, a jednocześnie mają pieniądze na to, żeby wprowadzać zajęcia dodatkowe, które budzą opór ogromnej części rodziców. Coś tu jest nie tak. To jest reakcja Rzecznika Praw Dziecka na to, co mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, że właściwie takie lekcje powinny być obowiązkowe, jeśli chodzi o wychowanie seksualne. To panu rzecznikowi się tak wydaje. Ja przypomnę, że jest taki przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, w którym mówi się całościowo o relacjach w rodzinie i których częścią składową są także zachowania seksualne, ale to pojawia się ta tematyka w przypadku młodzieży już nastoletniej, a nie w przypadku malutkich dzieci kilkuletnich, bo przypomnę, że standardy WHO i część środowisk, która próbuje je wprowadzić, przewidują, że już dzieci przedszkolne będą uczone zachowań seksualnych. Nikt tak nie mówi, panie ministrze. Nie ma. A sam powiedział zresztą pan, rodzice muszą wyrazić zgodę. Musimy postawić trzy kropek. Dariusz Piątkowski z nami. Zostajemy na Facebooku i na Radio ZPL. Zapraszam.
Czy to nie jest jakaś histeria z waszej strony, z obozu władzy, jeśli chodzi o tę seksualizację? No, panie ministrze, z całym szacunkiem, te zalecenia WHO dotyczą tego, że rodzice po prostu powinni zachowywać się tak, a nie inaczej w danych warunkach. Że no, po prostu widzą, jak dzieci się zachowują, żeby wiedzieli, jak po prostu się do tego odnosi. Przecież nikt nie mówi, że w szkołach, czy w przedszkolu, czy w żłobku będą wprowadzane takie zajęcia. Ale te standardy wyraźnie mówią o tym, że już dzieci kilkuletnie mają być zaznajomione z tematyką seksualną. I to jest rzecz, która budzi nasz zdecydowany opór. Jeszcze raz pani powtórzę. Jest przedmiot nazywający się wychowanie do życia w rodzinie, w którym oprócz opisu i rozmowy na temat relacji między ludźmi, którzy mają zamiar zawrzeć małżeństwo, o tym, jak należy wychowywać dzieci, gdy mówi się o miłości, uczuciu, o partnerstwie, przyjaźni, pojawiają się również tematy dotyczące seksualności człowieka. Ale nie powinien być to jedyny i dominujący temat, bo przecież życie człowieka nie składa się tylko i wyłącznie z zachowań seksualnych, a mam wrażenie, że niektóre środowiska próbują sprowadzić człowieka do tego, żeby tylko i wyłącznie chwalił się, czy epatował tym, w jaki sposób spędza swoje życie seksualne. No to nie jest akurat element, który powinien być... którym powinniśmy być wszyscy epatowani. No to ja jest ważna sfera. Ale ja cały czas zastanawiam się, kto powiedział, że takie zajęcia będą w żłobkach i w przedszkolach? Ale jeszcze raz pani mówi, odwołujemy się między innymi do standardów WHO i one przewidują rozpoczęcie tematyki takiej już od przedszkola, od dzieci kilkuletnich. Ponadto doświadczenia krajów zachodnich wyraźnie pokazują, że wprowadzanie dużej liczby zajęć z wychowania seksualnego wcale nie przyniosło dobrych efektów. A to zupełnie inne zdanie i zupełnie inne argumentacje przytacza Rzecznik Praw Obywatelskich. No rozumiem, ale Rzecznik Praw Obywatelskich znany jest z tego, że ma poglądy mocno lewicowe. A pan ma mocno prawicowe. A ja mam mocno prawicowe. Pani mam prawo do tego chyba jeszcze na razie w naszym kraju. Tak samo chyba Adam Bodnar ma prawo do swoich poglądów. Ale to na razie nie pan Bodnar jest ministrem edukacji. Minister edukacji może narzucać swój światopogląd, a Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być neutralny. Ale to spokojnie, tak? Na razie mówimy o tym, że zgodnie z polskim prawem to rodzice decydują o tym, w jaki sposób mają być wychowywane ich dzieci i mają prawo do tego, aby sprzeciwiać się zajęciom dodatkowym, które nie są obowiązkowe i które chcą wprowadzać niektóre środowiska. Ale co do tego jesteśmy zgodni. Przecież nawet tutaj w tym studiu pytałam o to Rafała Trzaskowskiego i mówił to wielokrotnie, że takie zajęcia w szkołach są dobrowolne. Zresztą tak jak pan powiedział, na to zezwala, znaczy tego wymaga prawo. Takiej zgody rodzica, żeby dziecko uczestniczyło. Dobrze, ale jeszcze raz wróćmy do tego, że niektóre samorządy, w tym samorząd warszawski, z jednej strony narzekają na to, że nie ma pieniędzy na edukację, a z drugiej strony wprowadzają dodatkowe zajęcia, które moim zdaniem akurat niekoniecznie podwyższają poziom edukacji polskiej, że są dużo poważniejsze rzeczy, na które warto by pieniądze wydać. Z jednej strony, z tego co pamiętam, na przykład samorząd warszawski płacze w wielu mediach o tym, że brakuje nauczycieli i nie ma kto pracować w szkołach, a jednocześnie woli wydać pieniądze na edukację seksualną, zamiast na przykład zwiększyć wynagrodzenia nauczycieli. To by przyniosło, sądzę, dużo lepszy efekt, albo wydałby pieniądze na budowę kolejnych szkół i dzięki temu zmniejszyłby zmianowość w Warszawie i dzieci warszawskie uczyłyby się w dużo lepszych warunkach. Nie uważa pani, że to by była lepsza inwestycja? Na pewno potrzebni są dobrze nauczyciele. Ale to zgadza się pani, że to byłaby lepsza. Zgadzam się, że potrzebni są dobrze nauczyciele i zgadzam się, że powinni być dobrze wynagradzani. Natomiast będę się upierać, że takie zajęcia są dobrowolne, znaczy nie są dobrowolne, znaczy wymagają zgody rodzica. W związku z tym dla mnie to po prostu nie jest w ogóle, no nie podlega dyskusji. Koniec kropka, jeśli rodzic nie chce, żeby dziecko... Część rodziców wskazuje na to, że pod pretekstem jakichś zajęć, które nie mają nic wspólnego w nazwie z wychowaniem seksualnym, są to jakieś zajęcia plastyczne, wchodzą ludzie, którzy rozpoczynają agitację seksualną. Gdzie tak jest? Docierają do mnie takie sygnały. Ale gdzie? Skąd? Słyszałem opinię od niektórych rodziców, natomiast nie wskazywano mi nazwy szkoły, ale wiem, że takie sytuacje są. Chociażby wczoraj w rozmowie z dziennikarką słyszałem, że takie sytuacje występują także w Warszawie. Także w Warszawie. To ciekawe bardzo. A jeszcze chciałabym zapytać o pańskie wypowiedzi, bo ja dalej nie rozumiem tego wywodu pańskiego, panie ministrze, proszę, że seksualizacja bardzo. Dziecka od drugiego, trzeciego roku życia ma prowadzić do tego, żeby te dzieci zostały oddane pedofilom. Ale to wracamy znowu do tego, czemu pani zaprzecza. Jeszcze raz mówię, standardy WHO mówią, że już malutkie dzieci powinny być przygotowywane w jakiś sposób do tego, że w przyszłości będą miały potrzeby seksualne i o tej seksualności ma się rozmawiać. Z mojego punktu widzenia te dzieci
nie potrzebują tego typu informacji. One A nie chodzi o to właśnie, żeby one były odporne ale, i dobrze, żeby wiedziały, że jeśli moim będą zdaniem narażone na tym etapie te dzieci nie potrzebują tego typu informacji. Te potrzeby seksualne pytanie, pojawiają się moim zdaniem i rozmowy o seksualnej stronie człowieka pojawiają się znacznie później. Ale jaka to jest konsekwencja? Jeśli będę rozmawiać z dzieckiem na temat jego rozwoju seksualnego i to dziecko będzie potem oddawane pedofilowi, ja tego nie rozumiem. Możemy odpowiedzieć? Ja tylko, pani czepia się jednego cytatu sprzed kilku czy kilkunastu... Nie czepiam się, tylko po prostu próbuję zrozumieć miesięcy, pana więc tak myślenie. No więc próbuję powiedzieć, że moim zdaniem i bardzo wielu środowisk zbyt wczesne rozpoczynanie różnego rodzaju zajęć, czy rozmowa z dzieckiem na siłę na temat zachowań seksualnych może prowadzić do tego, że to dziecko straci także pewną niechęć czy naturalną obronę przed zachowaniami dorosłych, którzy będą próbowali je wykorzystywać seksualnie. My uważamy, że zbyt nachalna propaganda seksualna nie jest dobra dla dziecka. Rodzice, i jestem przekonany, że przytłaczająca większość rodziców ma podobne zdania jak ja. To znaczy chce uchronić swoje dziecko przed zbyt wczesną edukacją seksualną, bo ona nic dobrego tym malutkim dzieciom nie przyniesie. To jeszcze jedno. To zresztą nie jest najważniejszy temat, który w tej chwili dotyczy polskiej edukacji. Ale jeszcze jedno, pozwolę sobie przypomnieć pańską wypowiedź, że hasło adopcji dzieci przez pary homoseksualne w podobnym kierunku niestety zmierza w kierunku, by część dzieci została wychowana na niestandardowe zachowania seksualne. Co pan miał na myśli, na niestandardowe seksualne? Proste. Nie uważam, żeby akurat rozmowa, znowu, na wczesnym etapie rozwoju dziecka na temat tego, jakie są możliwe zachowania seksualne i mówienie o tym, że każde zachowanie seksualne jest naturalne, było właściwe. Naturalnym zachowaniem dla przytłaczającej większości ludzi jest zachowanie heteroseksualne. Uczenie malutkich dzieci od początku, że mogą być różne zachowania seksualne, do niczego dobrego nie prowadzi. Malta jest krajem, gdzie obowiązuje, znaczy, że gdzie dominującą religią jest katolicyzm, to pan na pewno wie. I tam jednak wprowadzono adopcję. Teraz gdzie? Malta. Mhm. I tam akurat dozwolona jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Również dozwolone są małżeństwa seksualne. No i co w związku z tym? No nic, no zastanawiam się, jak to jest możliwe w na Malcie. Ale uważa pani, że dzisiaj Polacy chcieliby, aby pary homoseksualne mogły adoptować dzieci? Nie wydaje mi się. No ja, nie te, wydaje ja, mi się, również, ale... ja również tak uważam. Nie pamiętam, czy były takie badania, czy takowych nie było, ale wydaje mi się, że jednak takowe były. Czyli, że większość Polaków nie chciałaby, aby pary homoseksualne nie mogły adoptować dzieci i my stoimy jako Prawo i Sprawiedliwość na takim stanowisku, ja również. No ale związki partnerskie to chyba można wprowadzić. Ale dziś ludzie, którzy są ze sobą w jakiś sposób związani, mają prawo do większości tych zachowań, o których mówi się, że są jakieś problemy. Ale nie mogą dziedziczyć na przykład po ale sobie. Ale to spokojnie można przecież poprzez spadek, zapisy prawne, można odwiedzać się w szpitalach i tak dalej, i tak dalej. Polskie prawo dzisiaj zezwala... A nie może zezwala, to być z automatu? Ale po prostu nie jak można rozumiem, ułatwić tym jak ludziom rozumiem, z pani życie? Punktu widzenia największymi problemami dzisiejszej edukacji jest to, że pary homoseksualne nie są w formalnych związkach, tak? I że nie można dzieciom narzucać nie, wychowania seksualnego. No bo ogromną część rozmowy szacunkiem. Pani temu poświęca. Nieprawda. A jak po wydaje prostu... mi się, powinniśmy rozmawiać o polskiej edukacji. I zaraz do tego przejdziemy. I zaraz i do tego przejdziemy. Proszę. Widzi pan, panie ministrze, dla nas pozwoliłam sobie na to, żeby o tym porozmawiać, ponieważ pan chciał narzucić jednak swój ton narracji w tej pierwszej części i właściwie nie pozwolił pan na zadanie większości pytań, które jeszcze chciałam zadać generalnie. Natomiast pan to mówił możemy o tym... się mówić na kolejne no, spotkanie no, no to zapraszam rozmowy. Już, to zapraszam już, jeszcze mam nadzieję, że w ciągu następnych 2 tygodni będziemy mogli się spotkać. To wracając do właśnie edukacji i do Ministerstwa Edukacji Narodowej i do tego, do kolejnych planów w kontekście nauczycieli. Czy to prawda, że we wrześniu rząd, czy też Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przedstawić nową propozycję, żeby na 2 lata zostały przywrócone takie przywileje emerytalne, możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla nauczycieli, głównie nauczycielek, jak rozumiem, bo to jest większość tego środowiska. W zamian zostało bez zwiększenia pensum do 24 godzin, tak zwanych godzin przy tablicy. Czy takie są plany? Czy rzeczywiście taki projekt jest przygotowywany? To była jedna z propozycji, która pojawiła się przy stole negocjacyjnym na przełomie marca i kwietnia. Wtedy zaproponowaliśmy takie porozumienie, które obejmowałoby podwyższenie pensum i między innymi pojawiła się propozycja, że przy
tym najbardziej radykalnym wariancie pojawiłaby się możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę w ciągu roku. Ale to była tylko propozycja. A czy teraz będzie to na papierze? Czy to będzie projekt po prostu? Ale dziś nie ma takiego projektu ustawy. To jest jeden z elementów, które można wziąć pod uwagę. Natomiast dziś takiego projektu nie ma. Ja pytam, dlatego że Gazeta Wyborcza pisała o tym dwa dni temu. W związku z tym próbuję to weryfikować. Ale to na szczęście Gazeta Wyborcza programu rządu Prawa i Sprawiedliwości nie pisze. Więc próbuję to weryfikować. Czy rzeczywiście to proszę taki zapytać projekt Gazetę Wyborczą, skąd ma takie informacje. To ja mówię, że dzisiaj takiego projektu nie ma. Była to jedna z kilku propozycji, którą można ewentualnie brać pod uwagę. No i wtedy i mamy jasność w związku z tym, że taki projekt nie jest przygotowywany. Nie, nie powiedziałem, że nie jest, tylko że jest to jedna z kilku propozycji, które można rozważyć. Na razie nie uzyskała ona akceptacji społecznej i nie wdrażaliśmy jej. Czyli we wrześniu takiego projektu nie będzie? Prawdopodobnie nie. Ale nie można wykluczyć. Ja jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem w kilku innych audycjach, że te kilka miesięcy, które zostały nam do wyboru, są zbyt krótkim czasem na to, aby przeprowadzać jakąś bardzo zasadniczą zmianę w edukacji. Trwa przecież zmiana strukturalna, o czym państwo wielokrotnie mówili, zmiana programowa. Będzie dopiero od września wchodziła ona do szkół średnich, a więc jesteśmy w trakcie bardzo poważnej zmiany. Większość moich koleżanek i kolegów wyraźnie mówi, że jest zmęczona ciągłymi zmianami w edukacji, więc pozwólmy na to, aby ta zmiana przyniosła dobre efekty i tam, gdzie będą potrzebne, wprowadźmy jakieś korekty, ale nie znowu kolejną rewolucję. Czyli to stoi pod dużym znakiem zapytania. Taki projekt, jak rozumiem, jest przygotowany, ale nie wiadomo, czy w ogóle zostanie poddany czy pójdzie do pracy. I tej wersji się trzymajmy. Aha, czyli projekt de facto jest, natomiast nie wiadomo, czy będzie. Na razie była to propozycja nie przekuta w projekt ustawy, natomiast była to propozycja koncepcyjna. O tak to nazwijmy. No właśnie, tu teraz mamy większą jasność. Pytanie od słuchacza. Czy wypada osobie skazanej prawomocnym wyrokiem piastować stanowisko ministra edukacji? Czy to jest dobry przykład dla młodzieży? To warto, aby ten słuchacz uważnie czytał informacje, które do niego docierają. Rzecz dotyczy sytuacji, kiedy byłem marszałkiem województwa podlaskiego 11 lat temu, ponad 11 lat temu, to był styczeń 2008 roku. I podpisał pan dokumenty, których nie powinien pan Zostałem odwołany z funkcji marszałka i tego samego dnia podpisałem chyba dwie umowy osób, które z tego co pamiętam wygrały. Dwie umowy o pracę i dwa pisma zmieniające warunki pracy podwładnych. Czyli dwie osoby, które wygrały chyba postępowanie konkursowe i nie zostały podpisane dokumenty. Zdaniem nieżyjącej już dyrektor generalnej, można było je podpisać, ponieważ według niej i według prawa funkcję pełni się do końca dnia, w którym się odwołało. Interpretacja sądu w tej sprawie była inna i sąd umorzył postępowanie, stwierdzając jednocześnie, że podpisanie tych dokumentów dotyczące tych dwóch osób ani nie naraziło Skarb Państwa czy finanse samorządu na jakąkolwiek stratę, ani ja nie przywłaszczyłem żadnych środków, bo niektórzy mogliby sugerować, że zrobiłem to z jakichś innych powódek. Nie było więc żadnego wyroku skazującego, tylko umorzenie postępowania. Natomiast sąd wyrok skazujący natomiast był. Tylko nie potem było warunkowane. Ale to, szanowna pani, jeżeli jeszcze raz pani powtórzy wyrok skazujący, to panią pozwę do sądu. Jeszcze raz powtórzę, że było umorzenie postępowania, ponieważ nie było stwierdzone, abym naraził na szkodę finanse publiczne, ani przywłaszczył sobie pieniądze. Natomiast interpretacja sądu była inna, że według sądu nie powinienem już podpisywać dokumentów, ponieważ wraz z momentem czy z godziną odwołania przestałem mieć prawo do podpisywania dokumentów. Natomiast część prawników twierdziła, że do końca dnia mogę to zrobić. To była sprawa precedensowa. Dziś w zasadzie nie ma wątpliwości, że wraz z odwołaniem nie można podpisywać dokumentów. A czemu pan się nie odwołał od tego wyroku? Skoro pan się z nim nie zgadzał? No była. Przecież to jest no ja to rozumiem, możliwość. Ale uznałem, że dalsze postępowanie niewiele tutaj zmieni i dlatego nie odwoływałem się. Orzeczenia, nie wyroku. Orzeczenia. Gdyby był wyrok, jak pani to nazwała, skazujący, nie mógłbym pełnić funkcji publicznych i wtedy straciłbym mandat chyba poselski, wtedy pełniłem już. To na pewno, ale czy sąd wtedy uznał, że pan naruszył prawo, czy nie naruszył pan prawo? Jeszcze raz mówię, że w interpretacji sądu nie powinienem podpisywać tych dokumentów. Natomiast byli prawnicy, którzy uważali, że mogłem. Ja w momencie, kiedy podpisywałem, no nie mogłem znać wszystkich orzeczeń. Nie było zresztą jednolitej praktyki tutaj prawniczej i stąd posiłkowałem się interpretacją, która mówiła, że jest to możliwe. Miasta szykują pozew zbiorowy w sprawie zwrotu kosztów za reformę edukacji, bo pan ostatnio odrzucił takie żądania samorządowców, którzy chcieli właśnie zwrotu tych kosztów, bo uważają, że dołożyli za dużo po prostu. Mhm. A przecież pani minister Zalewska mówiła, że to będzie bezkosztowa reforma edukacji, a tak nie jest.
Nie mówiła tak pani Zalewska. Mówiła o tym, że zabezpieczyliśmy w kolejnych latach pieniądze na to, aby pomóc tym samorządom, których konieczne są przekształcenia. Ale tutaj samorządowcy mówią o 100 milionach złotych. Proszę mi dać dokończyć. Po pierwsze, na razie było tylko i wyłącznie wystąpienie przedsądowe kilku samorządów do Ministerstwa Finansów, a nie do Ministra Edukacji Narodowej. Po drugie, ja w żadnym oficjalnym piśmie nie odrzucałem na razie tego pisma, tylko wyraziłem swój pogląd, że te żądania, nie ma takiej możliwości, te żądania tak? tych samorządów są moim zdaniem nieuzasadnione, bo wiem, że co roku wypłacano poważne kwoty samorządom, które zwracały się do Ministra Edukacji Narodowej o refundację tych działań, które były związane choćby z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe, gdzie na przykład było trzeba na nowo remontować toalety, aby dostosować je do malutkich dzieci, czy zakupić nowe mebelki, bo przecież nie mogą siedzieć na tych krzesełkach chociażby, które są dostosowane do dużo starszych dzieci. I większość samorządów te pieniążki by otrzymywała przez kolejne lata, te pieniądze z budżetu były wypłacone, były zabezpieczone w budżecie państwa. No to dlaczego samorządy mają inne zdanie na ten temat? No na przykład stolicy mówią, że te koszty wyniosły 60 milionów złotych, że samorząd musiał dołożyć 60 milionów złotych do tego. Następnym razem przyniosę pani zestawienie propozycji niektórych miast, które domagały się zwrotu pieniędzy za coś, co uważały, że jest kosztem reformy. Jeżeli, ale to już pani próbuje wytłumaczyć. Jeżeli samorząd uważa, że na przykład budowa przedszkola jest kosztem reformy strukturalnej, to zdaniem ministerstwa tak nie jest, ponieważ zmiany strukturalne w żaden sposób nie dotyczyły przedszkoli. Nie można więc kosztów budowy czy remontów przedszkoli wrzucać do puli środków, które związane są z reformą, prawda? Ale zgadza się pani z tym, czy nie? Nie mam tutaj zdania w tej sprawie. A to szkoda, bo to moim zdaniem jest ewidentne, bo reforma nie dotyczyła przekształceń przedszkoli. W związku z tym nie można tego wrzucać do kosztów reformy edukacji. Ale to pana zdanie w takim razie samorządy próbują oszukiwać? Nie wiem. Moim zdaniem troszkę nadinterpretowują prawo. Jeżeli uważają, że mają rację, mają prawo oczywiście skierować sprawę do sądu i sąd będzie rozstrzygał. I pewnie tak będzie. Ale co innego wynika z raportu NIK, że wydatki samorządów wzrosły średnio o 12% w latach 2014-2017, a państwowa subwencja jedynie o 6%, no więc to się nie bilansuje. Ja powtórzę słowa pani byłej minister Szumilas, która wielokrotnie, kiedy była ministrem w okresie rządów PO-PSL, powtarzała, że subwencja jest tylko jednym z kilku źródeł finansowania oświaty w samorządach, wyraźnie pokazując, że także dochody własne samorządu, które składają się na dochody gmin, powiatów i województw, służą także, aby utrzymywać szkoły. I prawo w tym zakresie nie zmieniło się od tego czasu, więc nie wiem, dlaczego dziś pani o tym tak bardzo głośno mówi, a kilka lat temu o tym nie mówiono. Dziś subwencja, tak jak i kilka lat temu, pokrywa część wydatków oświatowych, a jednocześnie dochody samorządu z PIT-u i CIT-u bardzo wyraźnie wzrosły, dzięki temu, że uszczelniliśmy system podatkowy i samorządy mają dużo więcej pieniędzy w swoich budżetach. Czyli rozumiem, że tutaj będzie Ministerstwo Finansów będzie nieprzejednane, tak? Nie będzie żadnego zwrotu. Trzeba wyraźnie także powiedzieć, że subwencja wzrasta co roku. No ale jak widać chyba jednak nie wystarczająco. Ale to jeszcze raz powtórzmy, że subwencja nie jest jedynym źródłem finansowania oświaty. To z dochodów własnych zgodnie z ustawą samorządy są zobowiązane także pokrywać część kosztów wydatków oświatowych. Uspokaja pan rodziców, uspokaja pan przede wszystkim uczniów, że tych, którzy skończyli 8 klasę i gimnazjum, że dla wszystkich wystarczy miejsc w szkołach średnich, ale nie wystarczy dla wszystkich. To pani już stwierdza, czy pani pyta? Nie, no pytam. To dobrze, że pani pyta, nie stwierdza. Bo ja z informacji, które są w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które zebrali kuratorzy, wiem, że liczba absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów jest mniejsza niż liczba miejsc przygotowanych w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ponieważ jednak media, także i pani między innymi o tym dosyć często mówi i część rodziców jest rzeczywiście zaniepokojona, postanowiliśmy to jeszcze raz sprawdzić. Poleciłem, aby kuratorzy sprawdzili ponownie tę sytuację, porównali tę liczbę absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów z liczbą miejsc. Jestem przekonany, że potwierdzą to, co my już wiemy, że liczba tych miejsc jest większa. Natomiast czym innym jest sytuacja, o której mówi się, dotycząca tak zwanych renomowanych szkół, liceów i techników, ale to jest sytuacja, która powtarza się co roku. Ja również w takim liceum kiedyś uczyłem przez ponad 20 lat i wiem, że zawsze liczba chętnych uczniów, którzy chcieliby się w takiej szkole uczyć, była większa niż liczba miejsc i tylko część ostatecznie w tej szkole trafiała.
No to znowu pan się pan zdecydowanie znowu różni w ocenie tej sytuacji od samorządowców, czy też Najwyższej Izby Kontroli, tu też wskazywała, że będzie brakować tych miejsc, czy to w Warszawie, czy to w Wielkopolsce. Pani mówi znowu głównie o sytuacjach w wielkich miastach, czy z perspektywy Warszawy. Mam wrażenie, że duża część dziennikarzy przede wszystkim poprzez pryzmat Warszawy ocenia to, co się dzieje w całej edukacji w Polsce. A ja bywam także i w mniejszych miastach. I rozmawiałem z kilkoma dyrektorami, między innymi u siebie na Podlasiu, którzy mówią w ten sposób, że dyrektorów liceów czy szkół zawodowych, którzy mówią w ten sposób. Dla nas podwójny rocznik jest szansą, bo nasze licea z powodów demograficznych miały coraz mniejszy nabór. Teraz liczymy na to, że część tych dzieci zostanie także u nas i nauczyciele, którzy dotąd obawiali się o miejsca pracy, spokojnie będą mogli myśleć o kontynuowaniu pracy w tej szkole. Aha, bo okaże się, że dziecko na przykład, młody człowiek, młoda kobieta, młoda dziewczyna chciała być... No chyba dziewczyna raczej. Młoda dziewczyna, tak, ma pan rację. Dziewczyna chciała jednak kontynuować naukę w liceum w większym mieście. Tam nie będzie miejsca, więc zostanie w tym swoim rodzinnym mieście, tak? O to chodzi. Nie sądzę, żeby w większości wypadków tak było. Mogą się zdarzyć takie sytuacje. Proszę pamiętać o tym, że będzie zwiększona liczba absolwentów szkół, które będą się ubiegały o miejsca w szkołach średnich, była wiadomo już od kilku lat. To dlatego przy tworzeniu tak zwanej sieci szkół, która miała miejsce 2 lata temu, samorządy mogły przekształcać chociażby gimnazja w szkoły średnie. I część samorządów to zrobiła w ten sposób, tworząc kolejne miejsca w szkołach średnich, do których mogą trafić absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów. Być może niektóre miasta jak Warszawa o tym nie pomyślały i dzisiaj mogą być tam problemy. Przypomnę jednak, że dwuzmianowość, o której władze Warszawy czasami mówią, dotyczy także szkół podstawowych, ale wynika to z tego chociażby, że PO i PSL zmusiły w pewnym momencie dzieci 6-letnie do pójścia do szkoły wbrew woli rodzicom i tam są dwa takie 1,5-krotne roczniki, o tym trzeba pamiętać. I Warszawa również zapominała o tym, że warto budować nowe szkoły w momencie, kiedy pojawiają się nowe bloki i tysiące ludzi nowych zamieszkuje w Warszawie, bo oni także potrzebują przedszkoli, żłobków i szkół. Czyli pana zdaniem to, że w Warszawie brakuje tych miejsc, to jest wina samorządu, tak? Po prostu, który nie zadbał o to wcześniej, nie był zapobiegliwy, tak? Zgadzam się z panią. Nie, to ja nie, no zgadzam się z tą opinią, którą pani przed chwilą wyraziła. Częściowo jest to wina władz Warszawy. A zgadza się pan z tym raportem Najwyższej Izby Kontroli, która wypowiedziała się na temat tej reformy przeprowadzanej przez panią minister Zalewską, że to jest reforma przygotowana nierzetelnie, niewłaściwie wdrożona. I że warunki nauczania pogorszyły się w co trzeciej szkole w Polsce. Nie zgadzam się. Ten raport jest raportem specyficznym. Dlaczego specyficznym? Skoro najpierw dziennikarze jednej z gazet dowiadują się o tym, jakie są wyniki raportu i informują o tym w gazecie, zanim raport oficjalnie ujrzał swoje miejsce. No docierają do swoich źródeł. No dobrze, dobrze. Ale jeżeli nikt rzeczywiście chce rzetelnie wykonywać swoją funkcję, to także powinien dać szansę choćby ministrowi edukacji narodowej na ustosunkowanie się najpierw do wniosków i zarzutów, które się tam pojawiają. Naszym zdaniem Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma przebiegała zgodnie z prawem, była wcześniej konsultowana, wywoływała pewne napięcia, to jest oczywiste. Przypomnę, że straszono rodziców tym, że po zmianie sieci szkół będzie zupełny chaos i we wrześniu 2017 roku uczniowie nie będą mieli gdzie się uczyć. Były takie tytuły w gazetach i oczywiście po raz kolejny to były strachy na lachy, bo się one nie sprawdziły. Podobnie straszono rodziców, że odebranie przymusu szkolnego, zlikwidowanie przymusu szkolnego dla dzieci 6-letnich znowu spowoduje jakiś wielki chaos. I oczywiście tak się nie stało. Dziś ponad 90% rodziców wysyła swoje dzieci 6-letnie do przedszkola wbrew temu, co próbował rząd PSL i PO narzucić polskim rodzicom. Czy rozumiem, że fundamentalnie nie zgadza się pan z tymi ustaleniami poczynionymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, tak? Dobrze, bardzo dziękuję. Naszym gościem był Dariusz Piątkowski, minister edukacji, świeżo upieczony od niedawna. Rozumiem, mam nadzieję, że ta piecze mnie za mocno nie przygrillowała. Rozumiem, że mogę wziąć to za dobrą monetę, tak? Kiedy pan tutaj obiecał, że może pan w najbliższym czasie również jeszcze raz pojawić się. Za jakiś czas na pewno się spotkamy. A za jakiś czas to jest jaki czas? No, ustalimy. Dobrze, bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę. Dziękuję również.